opiekunem grupy ze szkoły podstawowej Innenstadt am Fischmarkt z Görlitz. Przyszłam tutaj z klasą trzecią. Dzieci biorą udział w warsztatach artystycznych, które rozwijają ich sprawności manualne, rozwijają również ich wyobraźnię oraz uczą współpracy. Na warsztatach muzycznych dzieci rozwijają swoje sprawności ruchowe, motoryczne, jak również poznają kulturę oraz muzykę naszego sąsiedniego kraju, czyli Polski. I biorą również udział, obserwują wystawę, która jest szczególnie interesująca dla tych dzieci ze względu na bogatą ilość różnych obiektów, które bardzo, bardzo przyciągają oko. Es war ein ganz toller Vormittag heute, eine wunderbare Ausstellung, sehr interessant für die Kinder. Die Kinder kennen ja schon die Görlitzer Sagen. Wunderbar alles hier vorbereitet. Ich denke, es spricht für sich, dass die Kinder ganz begeistert bei der Sache sind, ob jetzt beim Tanzworkshop oder beim Basteln oder drüben im Museum. Es ist wunderbar, wir haben schon von unseren anderen Klassen gehört, die hier schon mitgemacht haben, dass es so ein schöner Vormittag ist, den die Kinder hier erleben dürfen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und wir werden weiter Werbung machen. Ich denke, es spricht wirklich für sich, wie die Kinder heute begeistert hier mitmachen und über die ganze Zeit hier begeistert dabei sind. Ich würde sagen, weiter so und hier spürt man wirklich die deutsch-polnische Zusammenarbeit und in der Neiße Region und für die Zukunft, denke ich, ein gutes Zeichen. Razem z dzieckiem biorę udział w zajęciach polsko-niemieckich. Zajęcia, myślę, że dzieciom bardzo się podobają, są świetnie zorganizowane, dzieci fajnie się bawią, rozwijają swoje zdolności manualne, są zadowolone. Ja jako mama bardzo pozytywnie odbieram takie spotkania polsko-niemieckie. Moje dzieci od wczesnych lat uczą się już języka niemieckiego, więc dla nas jest to świetna okazja, żeby wypróbować, czy dzieci są już na etapie takim komunikatywnym. Co robimy na zajęciach? Bawimy się, śpiewamy, tańczymy, ale przede wszystkim uczymy się języka niemieckiego i polskiego w praktyce. Wir sind heute hier mit der Klasse 3 aus der Grundschule Zodel. Ich bin die Klassenleiterin Ines Leutsch und wir nehmen hier teil an einem Projekt des Lausitzer Museums. Wir sind mit unserer polnischen Partnerklasse aus der Grundschule in Pienzk hier und lernen etwas über die Sagen der Oberlausitz kennen. Wir haben das Museum das erste Mal besucht. Wir sind sehr begeistert davon. Es ist ein ganz tolles Projekt mit vielen schönen Ideen. Die Kinder sind ständig beschäftigt. Sie können auch mit ihren polnischen Partnerkindern basteln. Wir haben verschiedene Sagen von polnischer und deutscher Seite kennengelernt in den toll gestalteten Räumen.